Grzegorz Górny, Telewizja w Polsce. Witam państwa serdecznie. Do naszej redakcji zgłaszają się coraz częściej rodzice, którzy są zaniepokojeni, że w szkołach, a nawet w przedszkolach, do których uczęszczają ich dzieci, pojawiają się jakieś dziwne, ich zdaniem podejrzane zajęcia, w ramach których próbuje się przemycić elementy tak zwanej ideologii gender. Co w takiej sytuacji należy robić? O tym chciałbym porozmawiać z naszym dzisiejszym gościem, a jest nim pan mecenas Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris. Witam serdecznie. Proszę powiedzieć, czy do państwa Instytutu również zgłaszają się rodzice z tego typu sprawami? Bo wiem, że instytucja, którą pan kieruje, zajmuje się tego typu problematyką. Takie sygnały sporadycznie pojawiały się 3-2 lata temu i wtedy podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu kampanii społecznej Chrońmy Dzieci, która również ma swój aspekt badawczy i akademicki. W 2016 roku rozpoczęła się jej pierwsza edycja, teraz trwa druga edycja. Zbieramy zgłoszenia od rodziców w takich sprawach. W tej chwili to już jest ponad 600 szkół, z których rodzice poprosili nas o zweryfikowanie, czy w szkołach obecne są organizacje społeczne, które prezentują materiały pozaedukacyjne, czyli poza tym twardym jądrem edukacyjnym, obligatoryjnym, które z kolei nie zyskały na to zgody samych rodziców. I niestety okazuje się, że w bardzo wielu szkołach z naruszeniem przepisów prawa oświatowego tego typu program jest wdrażany bez wiedzy rodziców, bez ich zgody, a w wielu sytuacjach mamy do czynienia z programem, który nie tylko narusza wolę rodziców i ich decyzje wychowawcze, ale również narusza dobre obyczaje, a czasami są to programy wprost wulgarne. No jak to jest możliwe, że można wchodzić do szkoły z takimi programami, łamiąc ustawę oświatową? To są zaszłości jeszcze ostatnich lat. Jeszcze za poprzedniego rządu wprowadzono do rozporządzenia regulującego podstawę programową, między innymi obowiązek prowadzenia niewinnie brzmiących zajęć edukacji antydyskryminacyjnej. O ile wcześniej, w latach 10, 12, 14, zajęcia, te, które budziły największe opory rodziców, zajęcia z edukacji seksualnej były wprost nazywane edukacją seksualną czy wstępem do praw reprodukcyjnych, z czasem opór rodziców narastał i ukryto je za taką właśnie nazwą edukacji antydyskryminacyjnej. W bardzo wielu sytuacjach rodzice nie wiedzieli, co to jest. Dyrekcje natomiast miały pewne konkretne korzyści z wpuszczania tych organizacji do szkół. To były materiały edukacyjne, to było wykazanie się przez samorządem z aktywności, ze współpracy z organizacjami społecznymi. Dzieci otrzymywały maskotki, dzieci były zapraszane na zajęcia już pozaszkolne przez te organizacje. I dopiero świadoma decyzja rodziców o tym, że należy przeciwstawić się tej fali, spowodowała zainteresowanie rządu. No i tutaj trzeba powiedzieć, że w 2017 roku ta edukacja antydyskryminacyjna z rozporządzenia została usunięta, ale też wzrosła czujność kuratoriów na obecność organizacji społecznych w szkołach. I między innymi w toku naszego raportu, w toku naszej kampanii, raport nie został opublikowany na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale również skierowano do poszczególnych szkół przypomnienie o tym, że przepisy prawa oświatowego nakazują dyrektorowi szkoły uzyskanie zgody rady rodziców na wpuszczenie każdej z organizacji społecznych, które chcą prowadzić jakiekolwiek zajęcia w szkole. I to nie może być zgoda blankietowa, to musi być zgoda, która następuje po przedstawieniu rodzicom dokładnie programu zajęć. No to znacząco utrudniło wejście do szkół tych organizacji, które prowadzą zajęcia niezgodne z przekonaniami rodziców. No w szczególności chodzi oczywiście o edukację seksualną. A czy jest możliwe przedstawienie podczas takiego spotkania z Radą Rodziców bardzo ogólnego, ramowego programu, w którym nie ma właściwie żadnych konkretów, tylko bardzo takie okrągłe ogólniki i jednak prowadzenie już tych zajęć, tak jak pan to określił, które mają wręcz takie wulgarne treści w sobie? To się zdarza wciąż. Wiele szkół, to wynika też z naszego raportu, wiele szkół, kilkadziesiąt procent szkół wpuszczało organizacje społeczne, które realizowały programy na podstawie ogólnych programów wychowawczych,
akceptowanych przez Radę Rodziców. To jest ewidentne naruszenie artykułu 86 Prawa Oświatowego. To jest ten artykuł, który wymaga każdorazowej zgody Rady Rodziców na każdą z takich organizacji. Nie ma tutaj sankcji innych niż kontrola ze strony kuratorium, niż wytknięcie pewnych błędów po stronie dyrekcji szkoły. Za każdym razem, kiedy identyfikujemy takie zdarzenie z pomocą rodziców, wspieramy również rodziców w zgłoszeniu tego typu incydentu do kuratorium. Na chwilę obecną są reakcje ze strony kuratoriów, ale z całą pewnością jest to ścieżka otwarta i wiele szkół próbuje w ten sposób. Czasami pod niezwykle niewinnymi tytułami są to zajęcia na przykład z bezpiecznego korzystania z internetu. No, trudno podejrzewać, że tego typu zajęcia będą zawierały w sobie treści niewłaściwe. Tymczasem okazuje się, że podczas tych zajęć prezentowane są dzieciom adresy stron pornograficznych. I są one prezentowane w tym kontekście, że nie należy tam zaglądać. No wiadomo, jak młody człowiek zareaguje, mający 13-14 lat, na tego typu komunikat. Oczywiście, argumentem drugiej strony jest, dzieci i tak doskonale wiedzą, że są takie strony i tak już od dawna po nie sięgają. No, mamy jednak zupełnie inne doświadczenie i z badań wynika, że jednak znaczna część dzieci po pornografię nie sięga. I tego typu zajęcia, które wskazują na to, że pewne strony pornograficzne są czymś naturalnym dla dzieci i że należy tylko umiejętnie z nich korzystać, są po prostu gorszące. Są po prostu negatywnym wpływem bezpośrednio na najmłodszych. No to są oczywiście pewne ekscesy. Zazwyczaj mamy do czynienia z programami, które po prostu nie odpowiadają profilowi wychowawczemu rodziców, którzy sobie nie życzą tego typu zajęć, które będą prezentowały dzieciom zachowania homoseksualne jako całkowicie zgodne z normą, całkowicie zgodne z tym, czego oczekuje się od młodego człowieka. I tutaj rodzice mają swoje prawo głosu i to prawo, które jest gwarantowane zarówno konstytucyjnie, jak i ustawowo. Bo w Polsce rzeczywiście prawa rodziców są w porównaniu z innymi krajami Europy, z Niemcami, z krajami skandynawskimi, w o wiele bardziej w większym stopniu akcentowane, akceptowane i wydaje mi się, że chyba rodzice w Polsce nie za bardzo mają świadomość tego, jak wielkie przysługują im prawa. No, pamiętajmy, że na terenie Niemiec rodzicom nie wolno edukować domowo swoich dzieci. Nie wolno im odmówić szkole prowadzenia zajęć z edukacji seksualnej, to zajęć w tym formacie permisywnej edukacji seksualnej właśnie z elementami wulgarnymi. Tymczasem w Polsce na poziomie konstytucyjnym mamy gwarancję pierwszeństwa rodziców w wychowaniu dzieci, sformułowane poprzez stwierdzenie, iż rodzice decydują o wychowaniu i mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z ich przekonaniami. Na poziomie ustawy to znajduje szereg gwarancji już bardzo szczegółowych, detalicznych, takich jak chociażby zgoda Rady Rodziców na wejście organizacji do szkoły, jak możliwość i prawo przysługujące rodzicom do odmowy uczestnictwa ich dziecka w konkretnych zajęciach, jak wreszcie ogólne wytyczne prawa oświatowego, które mówią, że należy szanować dziedzictwo chrześcijańskie, że należy szanować przede wszystkim pewien model wychowawczy wynikający z chrześcijańskiego dziedzictwa narodu polskiego. Niedawno głośna była sprawa tak zwanego Euroiku, czyli pewnego wyjazdu na obóz młodzieżowy. Z niego wyciekły do internetu pewne nagrania, które zbulwersowały część rodziców. I Państwa Instytut też zajął się tą sprawą. Jaki jest ciąg dalszy tej historii? Spłynęła do nas ogromna ilość zgłoszeń w związku z tą sprawą. To zazwyczaj nie były osoby, które były bezpośrednimi świadkami. To były linki do materiałów w internecie, w których albo dzieci uczestniczące w tych obozach Euroweeku opowiadały o wydarzeniach, albo były to świadectwa innych osób, które od tych dzieci dowiedziały się, co tam się działo. A miało tam miejsce, wedle tych informacji, przede wszystkim bezpośrednia relacja pomiędzy wolontariuszami, którzy byli imigrantami, którzy mieli uczyć języków obcych uczestników Euroweeku, z dziećmi poniżej 15 roku życia, poniżej 16 roku życia, bezpośrednie relacje polegające na przytuleniach, całowaniu, dotykaniu, czyli czynnościach, które kwalifikują się jako wypełnienie znamion z artykułu 200 kodeksu karnego, to znaczy innych czynności seksualnych wobec nieletnich.
Te doniesienia były niezwykle poważne. Jedna z dziewcząt, które uczestniczyły w tych zajęciach, opowiadała o tym, że po Euroweeku otrzymywała obsceniczne fotografie od jednego z tych wolontariuszy, wychowawców, opiekunów w czasie Euroweeku, na swój telefon komórkowy. A zatem mamy kolejne znamiona z artykułu 200a kodeksu karnego, czyli prezentowanie przez internet treści obscenicznych. Złożyliśmy zawiadomienie na prokuraturę, żądając zweryfikowania tych poszczególnych doniesień. One wyglądały bardzo prawdopodobnie. I wydaje się, że mieliśmy do czynienia z rażącymi zaniedbaniami po stronie organizatorów tego obozu. Co najmniej z rażącymi zaniedbaniami, natomiast jeżeli to powtarzało się wielokrotnie, no to jest pytanie o skalę umyślności. Czyli o to, czy to nie były działania akceptowane przez organizatorów. I to jest do zbadania przez prokuraturę niezwykle ważny wątek, bo z pewnością mamy jakieś czyny po stronie tych wolontariuszy, no ale pytanie, w jakim zakresie odpowiedzialność spoczywa na organizatorach, którym rodzice powierzyli swoje dzieci, no w pełnym zaufaniu, że żadna krzywda im się nie stanie. Mamy tam informacje, które są niezwykle niepokojące, jak chociażby to, że zostawiano w nocy w pokoju dziewcząt otwarte okno po to, żeby wolontariusze mogli tam przyjść na ostatnią noc i w przytuleniu spędzać czas. No nie wiemy, co tam się działo. Nie wiemy, co tam się działo. Nie wiemy, do jakiego stopnia doszły te działania i czy nie doszło już do bezpośrednio na przykład gwałtów. Ale organizatorzy twierdzą, że zajęcia z założenia miały mieć charakter antydyskryminacyjny i w tej sytuacji doniesienia na ich działanie nieadekwatne są traktowane jako właściwie dyskryminacja tych wolontariuszy, tych imigrantów. I czy rzeczywiście nie ma tu takiego podtekstu dyskryminacyjnego w tych doniesieniach do prokuratury, że zarzut polega na tym, że oni są imigrantami? Z perspektywy rodzica mogę powiedzieć, że równie dobrze złożyłbym zawiadomienie, gdyby wolontariuszami dopuszczającymi się tego typu czynów byli Polacy z dziada pradziada. To nie ma żadnego znaczenia. Te informacje były bulwersujące same w sobie, bez jakiegokolwiek podtekstu etnicznego, wyznaniowego, który był związany z tym, że wolontariuszami byli imigranci. Znowu pojawia się tutaj ten klucz pojęcia zajęć antydyskryminacyjnych. Za każdym razem jest to pewna metoda, pewien wytrych w celu rozbrojenia krytyki, przekraczania pewnych granic intymności, przekraczania pewnych granic pierwszeństwa wychowawczego rodziców. No tak nie jest. Zakaz dyskryminacji to jest zakaz nieusprawiedliwionego, nierównego traktowania. No, nie mamy tutaj zupełnie z tym do czynienia. To jest zupełnie inne zjawisko i trzeba to traktować tylko i wyłącznie jako pewną, no, dosyć nieudolną linię obrony. Mówiliśmy tutaj wcześniej o tym, jak rodzice mogą się zabezpieczyć przed wchodzeniem na teren szkoły organizacji prezentujących pewne zajęcia, z których programem rodzice się nie zgadzają, ale jak się zabezpieczyć w przypadku takiego wyjazdu wakacyjnego, wyjazdu na ferie, o jakim przed chwilą mówiliśmy w przypadku tego Euroweeku? No, tutaj potężny problem polega na tym, że nie mamy często możliwości zweryfikowania organizatorów. W tej sytuacji było inaczej. Te doniesienia o tym, jak wygląda Euroweek, były obecne w mediach społecznościowych, były obecne w internecie. Właściwie należycie dociekliwi rodzice mogliby do nich dotrzeć. I to jest chyba ta rada, której można udzielić, żeby każdorazowo bardzo dokładnie zweryfikować organizatorów tego typu zajęć i upewnić się, że mamy do czynienia z środowiskiem bardzo wiarygodnym, najlepiej środowiskiem, które dobrze znamy. No, z całą pewnością możemy bezpiecznie posłać dziecko na zajęcia z naszej własnej szkoły, gdzie są nasi właśnie na nauczyciele, których doskonale znamy, na zajęcia parafialne, zajęcia jakichś wspólnot, gdzie po prostu wszyscy się nawzajem znamy, to jest pewne zamknięte środowisko. No tutaj mieliśmy do czynienia z organizacją prowadzącą te zajęcia za dotacje na masową skalę. Rodzice z całej Polski wysyłali tam dzieci, najwyraźniej niedostatecznie zweryfikowali to miejsce i niezasadnie zaufali organizatorom. No, trudno też czasami się dziwić, no, kiedy mówiliśmy o szkołach, często tego typu wydarzenia, które no, budzą uzasadnione sprzeciw rodziców, przybierają pewne pozory neutralnych zajęć. I tak samo tutaj mieliśmy do czynienia z kursem językowym połączonym z zajęciami o przeciwdziałaniu dyskryminacji nieuzasadnionej. No,
to samo w sobie oczywiście nie powodowało zapalenia się jej czerwonej lampki i poczucia zagrożenia. A na przykład takie zajęcia teatralne. Też zgłosił się do nas rodzic, który opowiadał, że zapisał córkę nastoletnią, 15 czy 16-letnią, na zajęcia teatralne. Poszli do teatru i w ramach spektaklu okazało się, że aktor obnażył się całkowicie przed gronem dzieci i ten rodzic był zbulwersowany, bo na coś takiego nie wyrażał zgody. Jak to jest w przypadku tego typu zajęć pozaszkolnych, na przykład kółek teatralnych? No, trzeba przede wszystkim pamiętać, że organizatorzy są zobowiązani do szczegółowego przedstawienia rodzicom planu takich zajęć i muszą uszanować to konstytucyjne prawo rodziców pierwszeństwa w decyzjach wychowawczych. Ale jeżeli wchodzimy już na pole obnażania się na gości czy symulowania czynności seksualnych, bo to miało też miejsce podczas jednych z warsztatów teatralnych, to tam już przekraczamy kolejne granice i to już nie są granice praw wychowawczych, dobrego obyczaju, to już są granice prawa karnego. Bo jeżeli dzieciom poniżej 15 roku życia prezentowana jest nagość, jeżeli dzieciom poniżej 15 roku życia prezentowana jest symulacja aktów seksualnych, to mamy już do czynienia z prawdopodobnym wypełnieniem znamion z artykułu 200a kodeksu karnego, czyli właśnie prezentowania obscenicznych obrazów albo artykułu 200. I tutaj już powinien wchodzić prokurator w tego typu wydarzenia. Oczywiście z drugiej strony zaraz się pojawia obrona, wolność artystyczna, wolność ekspresji. Natomiast pamiętajmy, nie istnieje w polskim systemie prawnym kontratyp wolności artystycznej, czyli nie istnieje automatyczne zwolnienie z odpowiedzialności karnej w takich sytuacjach. Trzeba dbać o te najważniejsze wartości, jakimi jest właściwy rozwój dziecka i jakimi jest pierwszeństwo rodziców w decyzjach wychowawczych. I z całą pewnością wolność artystyczna nie stoi ponad nimi w tej hierarchii dóbr konstytucyjnych. To co taki rodzic powinien zrobić w takiej sytuacji? Natychmiast zawiadomić o tym przede wszystkim organizatora, że takie zdarzenie miało miejsce, uzyskać wyjaśnienia, prawdopodobnie wycofać dziecko z takich zajęć, a jeżeli te wyjaśnienia potwierdzą, jeżeli sytuacja się rzeczywiście potwierdzi, zgłosić takie zdarzenie na policję. My zresztą w takich sprawach udzielamy też pomocy prawnej i często pro bono reprezentujemy rodziców w tego typu postępowaniach. Mamy tutaj do czynienia albo z postępowaniami karnymi, czasami z postępowaniami z zakresu naruszenia dóbr osobistych samego dziecka, w którego imieniu wówczas występują rodzice. Można się wówczas domagać oczywiście przeprosin, można domagać się zaniechania prowadzenia dalej tego typu zajęć, aż do odpowiedzialności karnej organizatorów włącznie. W przyszłym tygodniu, we czwartek, zaprezentujemy zresztą podczas naszej konferencji szereg tego typu zdarzeń i wyniki z tych naszych kontroli, które przeprowadzaliśmy w szkołach. Będzie można tam zobaczyć, jak wiele rzeczy wydarzyło się w szkołach, o których rodzice nie wiedzieli i prawdopodobnie, gdyby nie dostęp do informacji publicznej, żądania bezpośrednio skierowane przez nas do dyrektorów, nigdy one nie wyszłyby na jaw. A rodzice jeszcze ostatnio zgłaszają jedno spostrzeżenie, mianowicie, że szkoły coraz częściej wycofują się z organizowania jasełek czy też różnych uroczystości związanych z Bożym Narodzeniem, podczas gdy rodzice życzyliby sobie tego typu przedsięwzięć w placówkach edukacyjnych. I co wtedy? Przygotowaliśmy na ten temat materiał informacyjny, który dotyczył również modlitwy w szkole, ale też właśnie organizacji jasełek. Zgodnie z polskim prawem i to potwierdzonym orzecznictwem Sądu Najwyższego, osoba niewierząca, rodzic niewierzący, nie może w imię swoich praw żądać, aby jego dziecko nie stykało się z elementami religijnymi, w szczególności takimi, które należą do dziedzictwa kulturowego. I teraz, schodząc z tej argumentacji prawnej na naszą praktykę, oznacza to, że jasełka, szkolna modlitwa, obchodzenie Trzech Króli w szkole, to wszystko są wydarzenia, które wynikają nie tylko z woli wychowania religijnego dzieci, ale przede wszystkim z dziedzictwa kulturowego, które jest bezpośrednio powiązane z dziedzictwem chrześcijańskim, co potwierdza chociażby preambuła Konstytucji. A zatem nikt nie ma prawa żądać, żeby grupa osób wierzących musiała wyrzec się swojej swobody i prawa wolności religijnej w imię decyzji o pewnej separacji dziecka od aspektów religijnych przez innych rodziców.
Także tutaj to powinno podlegać bezpośredniej interwencji kuratorium. My zainterweniowaliśmy w Małopolsce w jednej ze szkół, która powoływała się na decyzję kuratorium, likwidując obchody jasełek. Kuratorium już odżegnało się od takiej argumentacji, stwierdziło, że nigdy nie przekazało szkole wskazówek prowadzących do likwidacji jasełek. To była samowola dyrektora szkoły i mam nadzieję, że to będzie taka nauczka na przyszłość. To mam nadzieję, że rodzice, którzy oglądali nasz program, wiedzą, jak w takich sytuacjach postępować. Zawsze można zgłosić się z prośbą o interwencję do Instytutu Ordo Iuris. Tak, bardzo jest. Dziękuję za wizytę w naszym studiu. Przypomnę, naszym gościem był mecenas Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Państwu dziękuję serdecznie za uwagę. Widzimy się za tydzień. Pozdrawiam serdecznie. Grzegorz Górny.